Jebka znak, smak gry widzę mistrzów. Na położonym opodal, nowy w Bulewi, gdzie rozgrywane były mistrzostwa świata i gdzie nie uprzątnięto wszystkiego jeszcze, tam grało i pokonało Manchester i Barcelona. Rozpoczęli. Legia w jednolitych zielonych strojach z białymi wypustkami. Wiewka, 15-krotni mistrzowie Szwecji w swoich tradycyjnych biało-niebieskich strojach. Groźnie, bardzo groźnie, brawo Szwecji. Moment zawahania, zastanowienia. To na ośle przybita ta piłka, wprost pod nogi Johanssona. Nie ma spalonego, bardzo groźnie, no i niezdecydowanie Jóźwiaka naprawił w ostatniej chwili Jacek Zieliński. Peterson. Lindsay. Blomqvist. Blomqvist, jest to krytyczna sytuacja i 1-0. Oto powtórka sytuacji. Znalazł lukę po ślizgu nieudanym Zielińskiego. Próbował jeszcze naprawiać Bednarz. Najmniejszych szans tutaj Szczęsny przy tym czystym uderzeniu i proszę Państwa, po 25 minutach wyrównanego pojedynku straty pierwszego spotkania przez Jeszcza wyrównane, no i wszystko zaczyna się od nowa. A teraz rzut wolny około 35 metrów od bramki Witala. Kucharski, ostry kąt, Wieszczycki, Wieszczycki, Mandziejewicz i tylko ponad bramkę. Ale piłka odbiła się od nóg któregoś ze szwedzkich obrońców. Rzut nożny dla Legii Bratajczy. Długa piłka do podwrożnego. Jest szansa. Oj, powinna być czerwona kartka. Zobaczymy, co zrobi arbiter. Tak jest. Wychodził podwrożny na czystą pozycję w myśl przepisów. Nie mógł postąpić inaczej angielski arbiter. Krótko rozegrany. Ratajczyk szykował się tam do strzału. Umiejętne wyjście i przeszkodzenie Linienberga. Podbrożny. Lewandowski z Kozłowa, a ta piłka nie mógł uderzyć teraz. Powtórka. Aj, no niewiele brakowało. Byłaby bramka wprawdzie samobójcza, odbijał Johansson, ale Wiglas świetnie był ustawiony. Pisz. Kucharski. Rusza ciężko Mandziejewicz. Jeszcze próbuje dopaść piłki, co mu się uda. Kucharski, wracają natychmiast Szwedzi na swoje pole karne. Ładne przejście Kucharskiego jest na polu karnym. Kucharski, ostry kąt. Kucharski, tam wyłożył, nikogo nie było. Aj, jaka szkoda, jaka groźna sytuacja. I wybijają Szwedzi poza boczną linię. No, brakuje wykończenia. Johansson. Blomqvist, groźnie, brawo Maciej Stens, ale jeszcze nie koniec. W ostatniej chwili tam wybija Jóźwiak. Nie, to był Lewandowski. To znowu nieporozumienie, które nas mogło niesłychanie drogo kosztować. Ale próbuje i naprawia swój błąd. Legia odzyskała piłkę. Leszek pisz przy niej ponownie. Pisz, daleki strzał i niewiele brakowało. Zobaczył tam, że las nie jest najlepiej ustawiony. Próbował to wykorzystać słynący z uderzenia Leszek pisz. No jest szansa teraz z Kucharskim, długo Kucharski, zamiast na jedno zagranie, bez przyjęcia, ale są legioniści przy piłce, Bednarz przed polem karnym i jest szansa pod prosty, ach, niewiele brakowało, ale jeszcze nie koniec, Lewandowski, ostry kot, jest znowu szansa i w ostatniej chwili las. To była to najlepsza okazja na to, żebyśmy uszczęśliwieni wchodzili do szansy. Teraz szczęście dopisało niebywałe drużynie mistrzów Szwecji. Pisz, trudno mu wygrać te rosłe pojedynki, stąd ten zamysł prowadzenia w pierwszych minutach Ratajczyka, ale to już wszystko historia. Rusza Lewandowski, z prawej strony jest Pisz, w środku Wieszczyński z podbrożnym i Kucharski. Leszek Pisz, do Lewandowskiego, akcja ostrzydlająca, obok niego Nilsson, dośrodkowanie i teraz szansa podbrożny, ostry kąt, czeka, zwód strzał, podbrożny tylko. Uff, gorąco było. No nie było to rozmyślne uderzenie, nawet nie zareagował Wiglas, tam po prostu nawet nie widział, że jest zawodnik Mandziejewicz, nie przerywa las gry, podbrożny i nie chciałem szyknąć gola, ale niewiele brakowało. Nie widział po prostu Mandziejewicz przy przyjmowaniu piłki, wysunął rękę, uderzając rywala.
Leszek Pisz. Myślałem, że przejmie. I Szwedzi. I Groszny strzał. Jest wychanie Groszny. Musi się podnieść teraz częsty. A i gol. Niestety gol. Ale będzie uznany. Nad spalonym Szwed. W momencie strzału był nad spalony. Popatrzmy na spokojnie. Bomba nieprawdopodobna. I tutaj to dojście Nilssona. Drugiej połowy poza nami. Wieszczycki 20 do końca. 1-0 prowadzenie Szwedów. Podbrożny do Wieszczyckiego. Szukał tam zagrania w uliczkę, ale nic z tego nie wyszło. No i będzie żółta kartka dla Tomka Wieszczyckiego. Dobra piłka do Wieszczyckiego. Już tam jest atakowany przez wracającego Blomqvista. Do Lewandowskiego. Stanik podbrożny i Bednarz na polu karnym. Lewandowski na pole karne i strzelca gol! No wreszcie! Czekaliśmy na te łapki, proszę Państwa! Jak się wszyscy uspokoimy, to Państwo najbardziej będą zdziwieni o właśnie tym widokiem. Najmniejszy na boisku Leszek Pisz w taki oto sposób pokonuje Dika Lasta. A do końca spotkania, proszę Państwa, 16 minut, 74 minuta meczu. Długo czekaliśmy na tę upragnioną bramkę, ale najważniejsze, że jest. Michalski, teraz już łatwiej się gra, szansa przed Legią, podbrożny. Węczeń i Szwedzi, ładne rozegranie, choć za mocno do Bednarza, Bednarz tam strzela, ale w boczną siatkę. I będzie kolejna żółta kartka. Ale jeśli tak, to będą Szwedzi kończyli w dziewiątkę. Tak jest, Erling Mark już miał żółtą kartkę. Prosimy o bis, panie Leszku. I jest! Nie, niewiele brakowało. Leszek Pisz, bohater dzisiejszego spotkania. Choć wszyscy koledzy włożyli tutaj mnóstwo wysiłku, walkę w tym meczu Wieszczycki mija się z piłką, niewiele brakowało, by pogrążyć tutaj Szwedów. Ambicja podbrożnego nagrodzona. Bednarz i gol! 2-1! W 91 minucie. Żeby nikt nie miał wątpliwości, proszę Państwa. Ale myślę, że Bednarzowi należała się ta bramka. Angielski arbiter zakończył mecz. Mówię do Państwa historyczne słowa. Legia Warszawa w Lidze Mistrzów. Podziękowania i gratulacje dla piłkarzy za bramki Pisza i Bednarza. Sierpień piękny, jeśli chodzi o polski futbol, który po tym okresie kryzysu wychodzi z niego. Oby udanie. Czekamy na losowanie w piątek na awans GKS-u, który dołączy do czwórki Legii, Widzewa i Zagłębia. A potem oby udanie z Rumunią. Żegnam Państwa z Gambla Ulewi, Dariusz Szpakowski. I na pytanie, gdzie jest ta Legia, odpowiadam w Lidze Mistrzów. Halo Warszawa!